Witajcie kochani, z tej strony Nita. Jakiś czas temu zapowiadałam, że będę miała dla Was pewną niespodziankę. No i oto ona. Jak widzicie, tutaj postanowiłam sobie zrobić organizer na bobinki. Pokazuję już go Wam tutaj skończonego. Nie ukrywam, że jest to moje drugie podejście do tego filmu. W pierwszym filmie chciałam Wam pokazać cały proces produkcji od A do Z, wyjaśniając, co robię, z jakich materiałów, jakie są wymiary, ale to było tak dużo materiału, że ten film naprawdę musiałabym podzielić chyba na kilka części, więc postanowiłam, że nagram ten film jeszcze raz. Umieszczę tutaj wiele takich materiałów właśnie z tamtego filmu, z etapu produkcji, ale komentarz dogram Wam tutaj osobno, tak żeby Wam pokazać to, co najważniejsze w tym kontenerze i w jego wykonaniu i nie przedłużać na niepotrzebne jakieś tam poboczne rzeczy. Żeby uporządkować te informacje, które chcę Wam tutaj pokazać, cały film podzielę na kilka takich sekcji i w tych sekcjach pokażę Wam i opowiem zarówno o materiałach, o wymiarach, jeszcze pokażę Wam sam box. W osobnej sekcji pokażę Wam wykonanie tych podkładów i na koniec efekt i podsumowanie. Pokazując Wam ten kontener, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona zarówno z pomysłu, jak i z wykonania. Jeśli dokładnie śledzicie moje filmy, to możecie się zastanawiać, po co mi box na bobinki, skoro używam pakietów, ale wcześniej już Wam mówiłam w filmie, w którym robiłam pakiety, że nie chcę rezygnować z bobinek, ponieważ lubię mieć zebrane w jednym miejscu te nitki, patrzeć na kolory. Jednak pakiety nie są zbyt piękne, nie są zbyt takie poręczne do przeglądania, więc wolę mieć oprócz pakietów pozostałe nitki na bobinkach. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o sam pomysł tutaj konkretnego tego boksa, inspirowałam się tym, co można znaleźć w internecie, na różnych takich aukcjach. Tutaj pokazuję Wam takie kontenery, które można sobie kupić w internecie. Jednakże zwróćcie uwagę, jaka zawrotna cena jest takiego kontenera. Jest też możliwość kupienia samego podkładu pod bobinki i tym troszeczkę inspirowałam się właśnie przy wykonaniu moich podkładów. Cena również jest dosyć spora. W podsumowaniu pokażę Wam, ile mnie kosztował cały ten box, więc będziecie mogli sobie porównać, ile trzeba wydać za gotowy kontener, a ile możecie zaoszczędzić, wykonując chociażby w taki sam sposób jak ja, taki właśnie box na bobinki. O ile inspirując się tym, co jest w internecie, wiedziałam, jak powinna wyglądać taka tacka na bobinki, no to dosyć długo szukałam takiego boksa, w którym mogłabym tą tackę włożyć. Nie wchodził tu w grę kontener osobno stojący, ponieważ nie mam takich warunków mieszkaniowych, żeby taki kontener gdzieś jeszcze w pokoju postawić. Więc przy okazji oglądania jakichś tam ofert z IKEA zobaczyłam taki listownik, który ma wysuwane szuflady i jest to dosyć ciekawy produkt. I od razu pomyślałam, że będzie to idealny boks na moje bobinki. Nie był on zbyt tani, ale jednocześnie nie tak drogi, jakbym miała kupić osobny kontener i wkładać do niego te podkłady, bo tak jak Wam pokazywałam, cena takiego kontenera wraz z podkładami jest zawrotna. Jeżeli chodzi o ten kontener, to muszę Wam powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, właśnie dzięki temu, że te szufladki są wysuwane i ułatwia to wyjmowanie poszczególnych bobinek. Jak widzicie, ten boks zawiera cztery takie wysuwane półeczki. Ja jeszcze dorobiłam sobie piątą półeczkę, tak żeby maksymalnie wykorzystać miejsce w tym boksie. Jeżeli chodzi o moje bobinki, w tej chwili mam ich około 230, więc cały boks nie jest jeszcze wykorzystany w pełni. Ale dla wygody tak sobie poustawiałam te bobinki na każdym piętrze, żeby bez problemu i szybko sobie do nich sięgać. Tutaj możecie zobaczyć, jakie wymiary ma ten boks. 32 cm wysokości, 25 głębokości oraz 32 cm szerokości.
i jest on dostosowany do mebli, które oferuje IKEA. Ja akurat takie meble mam, więc wpasowuje mi się idealnie na półkę w pokoju. Jeśli chodzi o materiały na podkład do bobinek, dosyć sporo zastanawiałam się nad tym, z czego najlepiej byłoby wykonać taki podkład. I powiem Wam, brałam pod uwagę co najmniej 4 takie materiały, z czego każdy ma swoje wady i zalety. Tutaj pokazuję Wam 3 z nich, a o 4 po prostu opowiem. Pierwszym takim materiałem, który wydawał mi się dosyć łatwy do dostania, był zwykły styropian, który można kupić w sklepie budowlanym, taki o grubości około 1 cm. Jednakże szybko zrozumiałam, że nie będzie to dobry pomysł, ponieważ przede wszystkim, tak jak tu widzicie, styropian się brudzi, kruszy, no i myślę, że nie byłby to zbyt dobry wybór. Drugim takim materiałem była taka pianka, którą można dostać również w sklepach budowlanych. Również ma ona około centymetra grubości, jednakże jej minusem jest, zobaczcie, takie pofalowanie i bałam się, że po prostu przyklejając ten materiał do tacki, no on mógłby mi się z czasem jakoś tak wybrzuszać, albo te bobinki nie stałyby równo na tym podkładzie, gdybym na przykład tak go ucięła, więc również wykluczyłam ten materiał, chociaż powiem Wam, że robiłam próbę z takimi nacięciami do tych bobinek na tym materiale, no i sprawdzał się dosyć fajnie. Jednakże no, myślałam, że to jeszcze nie jest szczyt tego, co ja bym chciała mieć na tych moich podkładach do bobinek, więc szukałam dalej. Trzecim takim materiałem, który brałam pod uwagę, jest zwykła karimata, którą można dostać w sklepie sportowym. I karimaty dzielą się na 2 rodzaje. Jedne, te tańsze, są wykonane z takiej pianki jak ta, którą Wam wcześniej prezentowałam. No i minusem takiej karimaty jest wszystko to, o czym wcześniej mówiłam. Te droższe modele są fajne, one są takie gumowe, jednakże są wtedy one dosyć drogie, to po pierwsze, a po drugie również mają różnego typu takie rowki i wyżłobienia i bałam się właśnie, czy ta bobinka będzie się dobrze trzymała w takiej karimacie, więc zrezygnowałam z poszukiwania, żeby ją kupić. To, co tu widzicie i co wykorzystałam do wykonania moich podkładów na bobinki, jest to mata akustyczna, tak się nazywa. Kupiłam ją na Allegro. Ma ona również swoje plusy i minusy. Najpierw powiem o plusach. Dużym plusem jest po pierwsze jej grubość, bo ma około 1 cm i 3 mm grubości. Drugim plusem jest to, że jest pokryta warstwą klejącą od dołu, więc bez problemu można ją przykleić do tacek. Trzecim takim plusem jest jej kolor. Jest czarna i przez to właśnie fajnie się prezentuje w tym boksie. No to teraz o minusach. Największym takim minusem jest to, że ta mata jest bardzo delikatna i przy pracy trzeba uważać, żeby nie uszkodzić tej ładnej warstwy wierzchniej. Ja pierwotnie planowałam, że do tej maty poprzyklejam sobie taśmę papierową, powyznaczam miejsca na otwory, ładnie sobie to policzę, wszystko oznaczę i powycinam. Jednakże okazało się, kiedy zrobiłam na szczęście małą próbę, okazało się, że ta warstwa wierzchnia schodzi razem z tą warstwą klejącą z taśmy, więc no, na szczęście nie udało mi się uszkodzić większej części tej maty. Miałam jeszcze jeden zapasowy kawałek, ale no, musiałam znaleźć inny sposób na powyznaczanie sobie tych miejsc na bobinki i no też było to bardziej pracochłonne niż pierwotnie zamierzałam. Kończąc tą część o materiałach, które wykorzystałam do produkcji tego boksa, to wspomnę Wam jeszcze, że nie chciałam przyklejać do tacki tej pianki, ponieważ ta tacka
ma ten korek tutaj oryginalnie już naklejony, więc postanowiłam, że wykorzystam taki materiał do produkcji tacek, które sobie dotnę na wymiar i będą one leżały na tej oryginalnej tacce. Jest to taki materiał, taka płyta, którą możecie znaleźć zarówno w swoich szufladach na dnie lub z tyłu w szafach, cieniutka. Kupiłam to na wyprzedaży, taki większy kawałek, po czym docięłam na wymiar tej tacki taką właśnie płytkę i do tego przykleiłam piankę, w której są nacięcia na bobinki. I tak to się prezentuje. Pozwala to właśnie na szybkie wyjmowanie tej tacki, a jednocześnie nie mam uszkodzonej tej warstwy oryginalnej w boksie. Teraz powiem Wam, jakie wymiary mają poszczególne tacki. I tak, jeżeli chodzi o długość, to ma ona 31,4 mm, a jeżeli chodzi o szerokość, ma ona 24,7 mm szerokości. I na takie same wymiary docięłam sobie te podkłady pod te pianki. I tak jak tu widzicie, przyjmując, że bobinka ma szerokość 3,5 cm i zachowując odstępy pomiędzy bobinkami zarówno w pionie, jak i w poziomie po 1,5 cm, no to na tej tacce zmieści mi się 6 kolumn, 15 rzędów, co daje mi razem 90 bobinek na jednej tacce, a w całym boksie na 5 takich platformach zmieści mi się 450 bobinek. Czy to dużo? Uważam, że jest to wystarczająca ilość, przynajmniej dla mnie. Ja w tej chwili mam około 230 kolorów z mojej muliny i raczej wątpię, żeby kiedyś udało mi się kupić wszystkie kolory z palety DMC. No po prostu nie wszystkie są mi potrzebne. Więc najprawdopodobniej te 450 miejsc na bobinki w zupełności mi wystarczy. W pierwszej kolejności nakleiłam tą matę na mój podkład. Dopiero wówczas przycięłam tą piankę na odpowiednią wielkość. Drugim etapem było wykonanie nacięć. Trzeba sobie starannie poznaczyć miejsca nacięć. Nie mogłam tego zrobić za pomocą taśmy, więc wykorzystałam w tym celu szpileczki. Namordowałam się bardzo, ale udało mi się pozaznaczać te miejsca, po czym delikatnie nożykiem nacinałam każde takie zaznaczone miejsce. Wykorzystałam do tego nożyk do cięcia tapet. Jeżeli będziecie robić takiego typu nacięcia, to zwróćcie szczególną uwagę, żeby nożyk był bardzo ostry, ponieważ no, tępy nożyk powodował, że ta pianka miała takie nierówne nacięcia, ta pianka się rwała, więc warto jest zmieniać ostrze w nożyku po to, żeby cięcia były prościutkie i bezbłędne. Wykonując te nacięcia, naprawdę bardzo się namordowałam. Zabrało mi to kilka godzin, ale myślę, że efekt warty jest tego, żeby cierpliwie nacinać tą piankę. Podsumowując cały projekt, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Ponieważ tego boksa używam już od pewnego czasu, sprawdza mi się w 100%. Jest bardzo fajny dostęp do tych bobinek. Świetnie one prezentują się tutaj w tym boksie. Także jestem zadowolona z całego projektu.
możecie uznać, że pewnym mankamentem jest to, że ten boks nie ma żadnego przykrycia tutaj na wierzchu, ale ten problem rozwiązałam sobie w ten sposób, że wykorzystałam ramkę, którą mam do obrazu. Ma ona 32 na 32 cm, więc dokładnie pasuje tutaj do mojego boksa. I kiedy nie używam tych niteczek, to ten boks jest zakryty tą ramką ze szkłem. A przy okazji te nici nie kurzą mi się, a przy tym jeszcze dodatkowo ładnie się prezentują za tą szklaną osłoną. I teraz Wam jeszcze powiem parę słów, w jakich kosztach zamyka się wykonanie takiego boksa. Gdybyście chcieli zrobić coś podobnego, wykorzystując taki sam listownik z IKEA, to kosztuje on na dzień dzisiejszy 99 zł. Do tego wykorzystałam matę akustyczną, którą możecie dostać w internecie, żeby dokładnie pokryć te 5 półeczek w listowniku. Będzie Wam potrzebne około 50 cm na metr tej maty. To jest około 30 zł razem z kosztami przesyłki. A dodatkowo, gdybyście chcieli jeszcze wykorzystać taką ramkę jako osłonę na ten przód tego boksa, no to musicie doliczyć sobie jeszcze około 23 zł za ramkę. I tu jeszcze widzicie takie szczegółowe podsumowanie kosztów projektu. Zamyka się on w około 170 zł. Dodatkowo, gdybyście jeszcze nie mieli w swoich zasobach bobinek, to wykazałam Wam tu koszt 4 pakietów po 120 sztuk z AliExpress, więc jest to koszt około 80 zł. To tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Mam nadzieję, że cały ten pomysł podoba Wam się. Możecie dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zachęcam Was też do tego, żeby samodzielnie wykonać taki boks, chociaż od razu ostrzegam, że jest to bardzo pracochłonna sprawa. No ale efekt myślę, że jest bardzo zadowalający i ostatecznie nie będziecie żałować, podejmując takie wyzwanie. Ja dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnych. Także do zobaczenia, cześć!